Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście o tym, że druidzie z Kuldahar na początku byli przeciwni osiedlaniu się ludzi? Dopiero później zmienili zdanie. No cóż, teraz już wiecie. Dobra, zobaczmy. Sporo przedmiotów wydropiło nam się tutaj z tych pokonanych przeciwników. Po pierwsze ulepszona niewidzialność. Dobra, fajnie. I co my tu jeszcze mamy? Pierścień, krawisze, miecz, kusza, sztylet. Oj, takie duperale. Krótki miecz plus 4. To się przydało trzykowi. Lekka kusza plus 3. Sztylet plus 4 to również się przydało trzykowi. Zbroja skórzana plus 2. To chyba również mu się przyda. Odporność na porażenie. Kameleon. Ukranie, przepraszam. Premia do pancerza plus 4. Mamy plus 3, więc to będzie takim małym upgrade'em. Ponadto ty już masz plus 4, więc to na sprzedaż. To na potem. To na potem. Krycie się plus 2. Ty już masz dwa jakieś pierścionki. To chyba lepsze. Tak. A ty... Tobie niepotrzebne. Dobra. To pójdzie na sprzedaż. To na potem. To na sprzedaż. To na potem. I mamy jeszcze... O, tu kusze plus 3. Ale wszystkie nasze kusze mają chyba atak plus 3. Tak, to ma obrażenia plus 2. To też. Ale mają znacznie więcej ataków. Tak. Więc to pójdzie na sprzedaż. Jeszcze mamy też sporo strzał, pocisków, innych rzeczy. To dla łuczyka, albo dla maga. Masz nieźle zawalony ekwipunek. Tak. Weź sobie potrzymaj coś. Premia ochronna plus 3. Weź z niej, nasz łuczyk jest znacznie słabszy. Myślę sobie, zatrzyma tu premię ochronną plus 3. Tak. No to 4 plus 2 na sprzedaż. To też. Jeszcze te strzały. I tak nie będę z nich korzystał, więc sprzedam z nich. Sprzedam je przynajmniej po dobrej cenie. Dobra. Dobrze. Mamy tu jeszcze parę skrzyni. Ciekawe, czy są tu jakieś pułapki. Trzeba... Nie dziwię się, że wybierasz. Nie? Dobra, no to otwieramy. Otwieramy, otwieramy, otwieramy i łupimy. To, co lubimy najbardziej robić. O, złoto. Złoto zawsze jest miłe. O, lodowa nawałnica, krawisze jakieś. Tak. Dzięki za lodową nawałnicę. Wtedy, kiedy już kupiłem. O, zmartwychwstanie i pawęż, pewnie znowu pawęż plus 1, plus 4 przeciw pociskom. Ta. Ale to już to burdel. Powinieneś posprzątać czasami. Ta. Tak, to dla maga, to dla maga, to dla maga. Tak, pawęż plus 1, plus 4. Jak się spodziewałem. O, dodatkowy atak na rundę. To jest całkiem niezłe. Tutaj mam premię do ataku plus 1. To by się przydało wojownikowi, ale... Ha. Niezgadne, tylko dla mnicha, tak. Nie może używać wojownik, paladyn, łowca, łotrzyk, barbarzyńca, no, czarodziej, kapłan. No tak, to pewnie ten z tych przedmiotów tylko dla mnicha. No cóż, fajnie, fajnie wygląda, ale trudno. To na sprzedaż mam już parę takich. Czego? Załatwione. No i to tyle. W porządku. Przejdziemy się może... Tutaj byliśmy, może... Nie, tutaj tędy. O! Jeszcze trochę złota, którego nie wyzbierałem. Muszę sobie później... O! Yuan-Ti Maszkara. A tu jest most opuszczony. Nie chcę mi się tam iść do niego. To złoto sobie później wyzbieram. Może. Natomiast tutaj, o.
Dobra, to jest sporo przycisków. Sprawa wygląda tak, że trzeba je wcisnąć tak, żeby były wciśnięte wszystkie na raz. Sęk w tym, że kiedy jeden wciśniesz, to reszta zacznie się cofać. No i cóż, no nie wiem. Spróbuję to załatwić jakąś metodą prób i błędów. Ostatnio gdzieś tak z 15 minut naciskałem, to w końcu coś się zdziało. Aha. No, dobra, jeszcze cztery pozostały. Ty tutaj. I... A, dobra, teraz ty się naciśnij. Teraz... A teraz ty. O, dobra, jeszcze jeden został tylko. No, fajnie to... Tak, ten chyba... Ten spraw jest chyba taki jakiś resetujący. Tak. To zdecydowanie wszystko resetuje, więc teraz nie będę już go naciskał. No to ponaciskam wszystko sobie po kolei, może jakoś zadziała z powrotem. Teraz ty. O, dobra, jeszcze tylko ty zostałeś i droga otwarta. No i co my tu mamy? O, jakieś hajtasi... Histasi, o. Dziwne stworzenia, dobra. Pozycje obronne. Jakoś je przyjmiemy tutaj. Niewidzialność nauczyka, tam się przyda. No i bicie. Co ty możesz rzucić? Dobra, psalm zrzuć sobie i... I rób coś tam dalej. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Dobra, bić się. Te stworzenia chyba nie są jakieś tak specjalnie trudne. Zwłaszcza jeszcze psalm dostali. O! Kapłan śpiewający psalm jest znacznie wolniejszy. Dobra, bijemy się. No i dobra. Tyle jeżeli chodzi o te stworzenia. Dużo rzeczy. Są tu jakieś pułapki może? Chyba nie. Tak. A może coś jest zamknięte? Nie? Nic. No to fajnie. Możemy przystąpić do łupienia. Myślę, że mogę. Zobaczę, co da się zrobić. W porządku. Jakiś sejmitar i druga lodowa nawałnica. Więcej lodowych nawałnic. Na pewno się przydadzą. No tu jakieś zbroje, jakieś nie wiadomo co i... I nie mogę się ruszyć, bo jestem za ciężki. Dobra. Zacznijmy to wszystko identyfikować. Kolczuga plus jeden. Nie. Zbroja absolutnego uosobienia. Odporność na zaklęcie zauroczenia w sobie. Nie. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Dobra, ten sprzedaż. Jakiś miecz, to pewnie druga kolczuga plus jeden. Jakiś semitar, jakiś coś dziwnego, jakaś fajka i kolejny pawęż. Znowu plus jeden, plus cztery przeciw pociskom. To było do przewidzenia. Semitar plus trzy. Ładnie, ładnie. O, długi miecz plus jeden, upuszczacz krwi. 1K4 wyssanych z ofiary. Zranienie z... bardzo ładny miecz, przyznacie. Chyba to będzie nad... Chyba nad co dam paladynowi. Ta, nie ma żadnych wymagań co do charakteru, więc paladyn będzie mógł się tym posługiwać. Obecna broń ma 1K10 plus 2, ale tamto ma znacznie więcej wysysania. Tak. No dobra. To dla paladyna. To na sprzedaż. A ty co masz? Długi miecz plus 2. To... Ty weź to. To daj mu. To też daj mu. To na sprzedaż. I chwila. Dobra, zobaczmy co my tu jeszcze mamy.
Ojejku, a jakaś kulczyka. Plus jeden, tak jak przewidziałem. Semitar plus 3. Chyba przyda się Bardowi. Ekstra pomocy. Nie. Dobra. Bard sobie to złapie. To na sprzedaż, to na sprzedaż. Gotów. Dobra. Jeszcze co my tu jeszcze znajdziemy? Jakiś kolejny miecz, pierścień. Znowu pierścień. O, ile czarów. Pewno się przydadzą. O, jakaś różdżka, jakaś pałka. Dobra. Zaraz to wszystko poidentyfikujemy. Pierścień ochrony plus 2. Już taki mam. Bart nie ma miejsca na inny pierścień. A to dam sobie kapłanowi. Czemu by nie? Różdżka błyskawic. Morger ten plus 4. O, pierścień swobody ruchów. To się bardziej przyda kapłanowi. O, tak już nikt nie będzie mógł go zatrzymać i nic. Półtoręczny miecz plus 2, czarna żmija, jad plus 2 i zwiększona szansa trafienia krytycznego. Chyba bardziej się przyda paladynowi. A ten miecz sobie capnie Bart, powiedzmy. I tak pewnie mało go będzie używał, ale cóż. A co do czarów? Zobaczmy. Po pierwsze, pieśń szczęścia, bo nie chcę skieprzyć nauczenia się czarów. O tak. I teraz zobaczmy. O, palec śmierci. To jest świetny czar. Dobra, udało się. I miecz Mordekainera udało się. Jakieś dwa czary, których nie mogę się nauczyć, to tam nie wrzucę gdzieś. To pójdzie do lodówki. To różdżka błyskawic. To różdżka strachu. Różdżka błyskawic może nawet się przydać. Morgenstern. Premia do ataku plus 1. Plus 1k6 z twoim istotą. Plus 5 punktów życia. Chyba to się bardziej przyda. Dodatkowy atak. Dodatkowe znacznie więcej ataku. No dobra. No i to by było wszystko tutaj, w tym miejscu. Naprawdę opłacało się bawić z tymi przyciskami. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Jakieś trupy bez serca. I tu jakaś ta stella. A pamiętacie, tam w ołtarzu tutaj były jakieś serca wyrwane. No właśnie, już chyba wiemy, komu wyrwali te serca. O tak, dranie. Tutaj dodatkowo jest stella. Taka jak znajdowaliśmy na zewnątrz, ale chyba się do niej nie mogę dostać póki co. Może ta dźwignia coś pomoże. Chyba właśnie wypuściłem graję. Z graje głodnych trupów. Cóż, trudno. Na pewno nie są ucieszeni z tego, że ktoś im wyrwał serca. Może tam pójdą i powybijają resztę UNT, które tam zostały. Mogłem w sumie zrobić to wcześniej. Cóż, spóźniony refleks. No to my sobie pójdziemy tutaj. Tu nic nie ma, tu już byliśmy. O, trochę więcej złomu, którego nie zebrałem. Muszę sobie przypomnieć, żeby potem go zebrać. Tak. Tu też już byliśmy. Gdzie tu? O, tutaj nie byliśmy. O, tutaj jeszcze mamy sporo rzeczy do sprawdzenia. Słyszeliście tam? Było słychać wcześniej przez... O, pułapka, kurczę. No tak, to musiało boleć. Łotrzyk przodem. Proszę cię, idź przodem. Czego? Zrozumiałem. Na pewno jest gdzieś więcej pułapek. Gotów, zrobione. Niech łotrzyk pójdzie przodem. Tak na wszelki wypadek. Czy jakieś pułapki? Nie. Cholera.
A może jednak tak. No cóż. Sami nie wykryłeś. Jesteś sobie winien. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Dobra. Cała drużyna niech tu podejdzie. Tu nic. Może tam... Tu też nic. No zobaczcie no. Gro, nie chcę, żebyś mi dawała nic. Chcę, żebyś mi dawała coś. Nic jest nudne. To granie i nagrywanie i w ogóle. Tu też nic. Zbudowali dużą świątynię, teraz nic w niej nie ma. To się nazywa marnotrawstwo. Tu też nic. A tutaj... O, jakiś UNT. Chyba jeszcze nas nie zobaczył. O tak, i akurat się skończyła niewidzialność Łotrzykowi. Cóż za pech. Dobra, wszyscy nawalać w niego. No, czegoż chcę. Zobaczę, co da się zrobić. A ty może się cofnij. Nie chcesz zagrować wszystkich UNT. O, jeszcze przyszedł kapłan. No to weź swoją świetną kuszę. I zacznij strzelać do tego kapłana. No, strzelać powiedziałem. O tak, nie pozwól mu rzucić słup ognia, to by nie było miłe. O tak. Powiedziałem, że to by nie było miłe. Tak. Wiesz co, mam dla ciebie wiadomość, kapłanie. Już w tym życiu nie rzucisz ani jednego czaru. O tak. Powinienem zrobić to z nim od razu. Nie będzie z tym problemu. Durny kapłan UNT. Słup ognia. Na mnie rzucać. Szmacierz jeden. Dobra. I tutaj jest ślepy zaułek. Zrobione. A tak. Te życzenia? Proste. Co tu jest? Nic, nic. Musimy się cofnąć tutaj. O, widać, że te trupy bez serca w końcu doszły tam do ołtarza. Zajęły się tą maszkarą UNT, którą tam zostawiliśmy. I jak widać, nie dają sobie zbytnio rady. Dobra, wszystkie padły. Tyle jeżeli chodzi o trupy bez serca. Tyle, jeżeli chodzi o Łotrzyka znajdującego wszelkie pułapki. Zanim ktoś inny znajdzie ją przed nim. Moje wyczulone zmysły są do twojej. W tym międzyczasie rzuć jeszcze niewidzialność na Łotrzyka. To będzie nasz scout. I śpiewaj sobie dalej. Coś. Pieśń Trymory? Nie. No, więcej UNT. Kolejny kapłan. Wiecie co? Teraz się tak już nie dam. Wszyscy bijemy najpierw kapłana. Oprócz bardzo. Bardzo sobie będzie śpiewał. Nie będzie z tym problemu. No tak. Niespodzianka. Bijemy kapłana. Szybko, 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 zanim rzuci coś brzydkiego. Przeklęta strefa. Nie pozwól. O tak. Gość musi mieć niezłe rzuty na koncentrację. Dobra, jeszcze szybko zajmiemy się tymi pozostałymi UNT. Szybciusieńko, o tak. Tak, w plecy go. O, pięknie. Co my tu jeszcze mamy? Trochę złota, jakieś tam bzdety. No i jakiś czar. Kąszenie węża. Czy da się tego nauczyć mak? Nie, to czar druidzki. Jakieś tam pierdoły. Kapłan też nie może tego użyć, więc nieprzydatne to jest. A, jeszcze mamy czary nowe, poziomu 7. Miecz Mordekainera. Przywołuje migoczący miecz, który może być kontrolowany siłą umysłu, bla bla bla. Generalnie przywołuje jakiś miecz, którym mak się może posługiwać. Całkiem fajny. Ale za to mamy fajniejszy czar. Palec śmierci. Generalnie rzut obronny na wytrwałość, albo giniesz. Ale jeżeli uda ci się rzut obronny na wytrwałość, to otrzymujesz 3k6 punktów obrażeń, plus 1 na każdy poziom czarującego. Bardzo fajny czar.
Uwielbiam go. Jeden z najlepszych. No, jeszcze jakieś mam czary czwartego poziomu. Dobra, palec śmierci to jeden z najlepszych czarów w Dungeons and Dragons. Uwielbiam go tak samo w Baldur's Gate, jak i tutaj. Dobra, wezmę sobie mniejszą, nie wiem, klosz nieważliwości. Pewnie, o, też masz jakiś czar czwartego poziomu, kapłanie, więc może wezmę sobie. O, świętą moc. To brzmi fajnie. Dobra. Jakieś rozkazy? Już się robi. Coś tu jeszcze mamy. E, tam zdety. Myśl, zobaczę, co da się zrobić. Słucham. Aha, mam jeszcze trochę do zwiedzania, ale to w następnym odcinku. W następnym odcinku również zajmiemy się w końcu strażnikiem. Dziękuję za uwagę i na razie.